Panie burmistrzu, pan tak na serio? Pan jeździ na co dzień komunikacją? Oczywiście, to jest wynalazek, który na świecie funkcjonuje już od bardzo dawna. Jako student miałem okazję, studiując w Warszawie miałem okazję korzystać, przyzwyczaiłem się wówczas do tego rozwiązania. Zawsze wtedy, kiedy mam taką możliwość, korzystam z komunikacji miejskiej. Nie zawsze moje obowiązki, obowiązki burmistrza pozwalają. Natomiast wtedy, kiedy jest to możliwe, to tak oczywiście, a w szczególności wtedy, kiedy jestem z rodziną, korzystamy z komunikacji. Zacznijmy nasz wywiad może od okresu poprzedniego wywiadu. Wówczas na tapecie miasta były remonty dróg, a raczej finalizacja tych remontów, tak jak ulica kanałowa, browarna. Czy te drogi zostały już oddane do użytku mieszkańców? Te trzy duże zadania zostały zakończone w maju tego roku. Mam tutaj na myśli ulicę Browarną, Kanałową, ulicę Pastewnik, ulicę Laskowskiego oraz ulicę za okręgiem i włączenie do małej obwodnicy Łukowa. Te, te zadania zostały zrealizowane. Dzisiaj już jeździmy po gładkim asfalcie, możemy z tych rozwiązań, które tam zostały zaproponowane, korzystać. Przebudowano również kanalizację deszczową na ulicy kanałowej i w czasie ostatnich ulewnych, deszczy, zdała egzamin. Jeśli chodzi również o ulicę za okręgiem, to też mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tego włączenia do obwodnicy, ale to nie koniec. Przygotowujemy się do kolejnych inwestycji. Została już podpisana umowa z firmą wykonującą to zadanie, oraz został przekazany teren budowy. Mówię tutaj o ulicy objazdowej i mam również nadzieję, że ulica dojazdowa do zalewu zimna woda, czyli ulica turystyczna i ulica wypoczynkowa, w najbliższym czasie znajdą się na liście zadań dofinansowanych, przeznaczonych do dofinansowania z zewnętrznych funduszy. Poza drogami w samym mieście ostatnio pojawiła się wreszcie nadzieja na rzeczywistą obwodnicę Łukowa. Jak doszło do tego, że wcześniej się nie dało, a teraz mamy już realną zapowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad? Duża obwodnica Łukowa, mam nadzieję, że doczeka się realizacji, znalazła się w programie budowy 100 obwodnic w programie dla naszego kraju. I pierwsze działania zostały już zrealizowane, został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie koncepcji tej budowy. Również jestem już po spotkaniu z wykonawcami tej koncepcji, czyli takiego studium technicznego, ekonomicznego, środowiskowego. Jako włodarzowi miasta przez, na terenie którego będzie przebiegała większość tej trasy, przedstawiona została już ta koncepcja przebiegu. Z mojego punktu widzenia jest to rozwiązanie optymalne i mam nadzieję, że to rozwiązanie zostanie zaakceptowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Kiedy możemy spodziewać się tej drogi? Według zapowiedzi budowa, sama budowa jest planowana na okres lat 2026-2028 przez najbliższe lata będzie, natomiast będą to prace koncepcyjne, związane chociażby ze sprawami technicznymi, również sprawy związane geodezyjne, czyli, czyli wytyczenie tego nowego szlaku drogi. Jedziemy w takim razie dalej, skoro już jedziemy. Jak pokazuje przystanek, nie bez powodu znajdujemy się akurat w tym miejscu, autobusowy przystanek nad zalewem Zimna Woda. Mamy nowy obiekt. Jest to chyba największa inwestycja miasta w ostatnich latach. 26 czerwca mieliśmy okazję bawić się na imprezie otwierającym te, te inwestycje. Co w takim razie e, mają do dyspozycji tutaj mieszkańcy? Bo wiemy, że już od początku wakacji mieszkańcy korzystają e, z naszego zalewu, tłumnie przede wszystkim w okresie ostatnich upałów. 26 czerwca, tutaj nad zalewem, zrewitalizowanym zalewem, odnowionym zalewem, przywitaliśmy lato. Duża część mieszkańców mogła skorzystać z dobrodziejstwa komunikacji miejskiej. I przyjechała tutaj, powodując, że korki były mniejsze albo w ogóle na tym dojeździe nie występowały. I rzeczywiście ten okres wakacyjny pokazuje, pokazuje że jest olbrzymia potrzeba, i ta potrzeba została tutaj spełniona i zrealizowana. Ludzie chcą korzystać z zalew w zimna woda, również ludzie chcą korzystać z tej usługi komunikacji miejskiej. To niezwykle cieszy, jeżeli kończy się inwestycje, realizuje się inwestycje i natychmiast jest ona bardzo dobrze i pozytywnie przyjmowana przez mieszkańców i gości. No właśnie, powiedział Pan, że mieszkańcy chętnie korzystają z komunikacji. To widać, jeśli się przejeżdża przez Łuków. Autobusy zwykle są tłumnie wypełnione. Natomiast jak mówił Pan od samego początku, jest to rozwiązanie pilotażowe. Co to oznacza? To oznacza, że bardzo uważnie przyglądamy się. Zaproponowaliśmy pewne rozwiązania, ale uważnie śledzimy i przyglądamy się temu rozwiązaniu. Wsłuchujemy się również w głos mieszkańców dotyczący rozkładu jazdy, przebiegu tej trasy, rozkładu przystanków. I od września ruszamy z drugą linią, linią, która będzie miała swój koniec przy stacji PKP. A mam nadzieję, że przyszły rok, styczeń przyszłego roku, to już będzie na stałe wpisana. Linia nie pilotaż, a już stała, stała, linia, stała linia obowiązująca na terenie naszego miasta, a to dopiero początek drogi, bo docelowo uważam, że tych linii na terenie naszego miasta powinno być więcej. Panie burmistrzu, czy mi się wydaje, czy teraz wraz z uruchomieniem komunikacji miejskiej wypełnia się właśnie słynna Piątka Płudowskiego? Y Bezwzględnie, tak, potwierdzam. Te moje propozycje, moje obietnice wyborcze, które składałem w 2018 roku przed kampanią i w kampanii wyborczej, one zostały wypełnione i to jest dobry czas, żeby myśleć o kolejnych pomysłach i kolejnych rozwiązaniach dla naszego miasta. No właśnie, bo to się zwykle nie zdarza, żeby włodarz jakiegokolwiek samorządu wypełniał swoje obietnice już w połowie kadencji. Przed Panem jeszcze druga połowa kadencji, a to oznacza pewien Dużo, dużo pracy. Zostałem w to miejsce powołany przez mieszkańców, żeby realizować ich potrzeby i w tym miejscu jestem i nadal będę to robił. W związku z tym, że te obietnice, moje obietnice, moje pomysły na miasto zostały już zrealizowane, nie czekamy do kolejnej kampanii wyborczej, tylko proponujemy kolejne rozwiązania i te rozwiązania mieszkańcom miastu zaproponuję już jesienią tego roku. Panie burmistrzu, chciałbym powrócić jeszcze do przedwakacyjnej sesji Rady Miasta i e, głosowania radnych nad absolutorium z wykonania budżetu i wotum zaufania dla burmistrza. Padło wówczas wiele naprawdę mocnych słów. Jak pan to skomentuje? 2020 rok był rokiem bardzo trudnym ze względu na ograniczenia pandemiczne, ze względu na te wszystkie wydarzenia, które działy się wokół nas, w kraju, na świecie. Mimo tego udało się ten budżet zrealizować z pewnym zapasem. To był najlepszy budżet od początku samorządów od, od początku lat 90. Jeśli chodzi o kwotę, całą kwotę całego budżetu, również jeśli chodzi o wielkość wpływów. Pomimo tych wszelkiego rodzaju zawirowań i ograniczeń pandemicznych, udało się zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje bez w zasadzie, bez opóźnień nie doszło do przerwania żadnej z tych inwestycji. I to niezwykle cieszy. Pokazuje również to, że potrafimy sprawnie działać i w tym zakresie udało się to zrealizować. Natomiast co do wotum zaufania, to odpowiem panu w ten sposób. To jest mechanizm typowo polityczny, a ja jestem gospodarzem, a mniej politykiem, więc nie przejmuję się tym, że od pewnej grupy politycznej nie otrzymałem wotum zaufania. Interesuje mnie to, co sądzą i myślą mieszkańcy o mojej pracy, na temat mojego zaangażowania w to, co się dzieje w naszym mieście. Na koniec, korzystając z tego, że mamy okres wakacyjny, no, muszę zapytać, gdzie na wakacje wybiera się Piotr Pudowski. W tym roku wakacje podzieliłem sobie na dwie części. Pierwsza część wakacji, taka związana z realizacją mojej pasji motocyklowej, już jest niestety za mną. A druga część urlopu, i druga część wakacji to dziesięciodniowy wyjazd wspólnie z rodziną w Bieszczady. Chcemy tam odpocząć, oderwać się od takiej miejskiej rzeczywistości, być bliżej natury, pochodzić trochę po, po górach, pobyć całkowicie samemu i razem. I tu panu zazdroszczę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.